Nikim. Ta pani pomyliła adres. Zbudowanie relacji po tylu latach braku kontaktu jest zazwyczaj wręcz niemożliwe. Anita przede wszystkim czuje się oszukana. No jest to dla niej szok, że matka od tylu lat już dobrze sobie radzi, a nie upomniała się o córkę. Każdy, kto narozrabiał w życiu, ma problem z tym, żeby mieć kontakt z tymi ludźmi, którzy temu rozrabianiu towarzyszyli. Anna Lerman jest osobą samotną. Uczucia matczyne, które wcześniej ten alkohol zabił, obudziły się w niej. Myśli też, że ma wnuczkę i szuka kontaktu, jakiejś normalnej relacji z tą córką. Ty to wiesz, że moja matka przychodzi tutaj i zaczepia pole? Anita nie chce tego kontaktu, bo nie potrafi sobie poradzić z tym żalem. Jest to dla niej szok, że jak to? No to ja tutaj myślę codziennie o tym, gdzie ty jesteś, czy żyjesz, a ty piszesz książki i jakby spijasz blichtry i tak dalej. Anna ma więcej rozterek niż dumy w sobie. Żeby poczuła, że już weszła w nowy etap życia i że ten alkohol ma za sobą porozumienie z córką, to, że jej córka przebaczy, jest tym, że ona wreszcie sama uwierzy w to, że aha, moje życie jest znowu poskładane, ja znowu za to życie odpowiadam i wszystko jest tak, jak potrzeba. Każdy, kto przeszedł taką drogę i kto ma takie grzechy na sumieniu, nie jest pewien, czy to zostanie mu wybaczone i czy ktoś przyjmie go znowu do swojego życia i do swojego serca. Nie wyjdę stąd, dopóki mnie pan nie wysłucha. Nie wiem, czy jest jakiś klucz, który pozwoli jakoś dotrzeć do serca Anity. Myślę sobie, że to są nieustanne próby, to znaczy jakaś determinacja, nie poddawanie się. No i czas. Szukam jakiegokolwiek sposobu, żeby... Ja chciałabym z nią porozmawiać, a ona nie daje mi żadnej szansy. Jest to na pewno wzruszające, że matka jednak się stara, choć wiadomo, że ten mur będzie bardzo powoli się burzył. Anita musi zobaczyć, że te wszystkie intencje matki są szczere. Może wreszcie zdała sobie sprawę z tego, jaką krzywdę ci wyrządziła. Anna próbuje i sobie, i córce wynagrodzić to, co zniszczyła, ale nie mam żadnej pewności, że ona mi rzeczywiście przebaczy, bo wiem z kolei, co jej zrobiłam. Odkupiłam nasz rodzinny dom i chciałam ci go podarować. Boże, tyle wspomnień. Jest to ogromnie trudne dla mojej bohaterki, bo ten dom nie był przepełniony miłością i jakimiś dobrymi wspomnieniami. Kamil jest tutaj ostrożny, z jednej strony kibicuje tej relacji, natomiast z drugiej strony dowiaduje się coraz więcej i wie z tej relacji Anity, że Anita przeszła jakieś piekło. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. To jest niewiarygodne, przez co przeszłaś. Myślę, że Anita nie chciała tak dużo mówić Kamilowi na temat swojego dzieciństwa, no bo dla większości osób, które zmagają się z taką historią rodzinną, jest to w jakiś sposób krępujące. I zazwyczaj potrzeba wielu lat terapii, żeby zacząć mówić o tym głośno. Anita ma to szczęście, że ma wsparcie w Kamilu, który potrafi z nią rozmawiać, ona po prostu się przed nim otwiera. No nie jest to dla niej proste na pewno, ale dzięki temu będzie w stanie pójść do przodu po prostu. Nic nie jest łatwe, no tak jak w życiu. Jak tylko z boku się coś obserwuje, to się wydaje, że coś jest łatwe. Z całą pewnością jest tak, że takie stanięcie w prawdzie pozwala nam się rozwijać, bo jeżeli mamy jakieś nierozliczone sprawy, to stoimy w miejscu, a jak się stoi w miejscu, to właściwie się cofa człowiek, więc myślę sobie, że to jest szansa, że ta relacja to jest szansa i dla Anity, i dla jej matki. Porozmawiamy o nas, ale jeszcze nie teraz. Ja nie jestem jeszcze gotowa.